Centrum naszych zainteresowań zawsze było dziecko i pewnie tym różni się podejście organizacji pozarządowej do problemów dziecka od podejścia instytucji samorządowej bądź państwowej tym, że instytucje najczęściej patrzą przez pryzmat przepisów i swoich uprawnień. Jeżeli coś jest poza przepisami, to jakby ten problem, no nie chcę powiedzieć, że nie istnieje, a on na pewno nie dotyczy danej instytucji. Organizacja pozarządowa stara się podejść zupełnie inaczej. Stara się podejść do tego, tak jakby przepisów prawie że nie było, czyli no, dąży do rozwiązania problemu, a przepisy mają znaczenie drugorzędne. Przepisy no, mają służyć człowiekowi, a nie ograniczać jego działania. Po około 9 latach pracy Fundacja Familijny Poznań jest w tej chwili obecna w 4 dużych miastach Polski. W Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku. Realizujemy zadania z zakresu opieki przedszkolnej we wszystkich wymienionych miastach oraz na terenach wiejskich województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. W każdym z tych miast Fundacja posiada swoje biuro. Biurem zarządza dyrektor, któremu podlegają koordynatorzy projektów. Dyrektor z kolei jest kontrolowany przez zarząd Fundacji. W Poznaniu realizujemy w tej chwili projekt Twoje Przedszkole, w ramach którego ponad 50 wsiach na terenie województwa wielkopolskiego prowadzimy punkty przedszkolne. We Wrocławiu prowadzimy punkty przedszkolne na terenie miasta i województwa dolnośląskiego. Razem jest to 43 placówki. W Łodzi prowadzimy szkolenia dla kobiet w wieku ponad 45 lat i placówki przedszkolne na terenie województwa. W Gdańsku jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowywania projektu na placówki przedszkolne w mieście, ponieważ ze wszystkich tych 4 miast Gdańsk ma największe problemy z dostępnością do edukacji przedszkolnej, dlatego jest kolejnym miastem, gdzie Fundacja będzie realizowała swoje działania. Działalność nasza w tej chwili rzeczywiście jest zdominowana przez branżę, powiedziałbym, oświatową. Głównie zajmujemy się prowadzeniem sieci przedszkoli. Mamy w tej chwili w naszej strukturze również jedną szkołę właśnie w Poznaniu na Fabianowie. No, jesteśmy zainteresowani tworzeniem kolejnych placówek. Prowadzimy obecnie rozmowy dość zaawansowane w paru dużych miastach w Polsce i chcielibyśmy, by ta sieć rosła. To, co przede wszystkim wyróżnia prowadzone przez nas przedszkola, to grupa docelowa. W dużych miastach są to przede wszystkim rodziny, które do tej pory w ogóle nie starały się o miejsca w przedszkolach. W przeciętnym dużym polskim mieście około 20% dzieci nie chodzi do przedszkola. Nie dlatego, że nie ma dla nich miejsca, tylko dlatego, że nie było takiej potrzeby. Chodzi tu przede wszystkim o rodziny uboższe, rodziny wielopokoleniowe, gdzie nie ma potrzeby wysyłania dziecka do przedszkola, bo ktoś może zająć się nim w domu i oczywiście rodziny, gdzie nie ma świadomości potrzeby edukacji przedszkolnej. W Poznaniu, Wrocławiu są bezpłatne, pracują codziennie przez 5 godzin, w zdecydowanej większości korzystają z nich osoby uboższe. We wszystkich naszych przedszkolach jest realizowana tak zwana podstawa programowa, to znaczy, że każdy przedszkolak, który kończy przedszkole fundacyjne, umie dokładnie tyle samo albo więcej, co przedszkolak, który chodzi do przedszkola publicznego, miejskiego. Korzystamy ze sprawdzonych programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale też nie boimy się eksperymentować. Ilość osób, które zatrudniamy i jakość kadry merytorycznej pozwalają nam prowadzić też pracę nad własnymi programami i są one cały czas wdrażane i testowane w naszych przedszkolach. W zeszłym roku Fundacja zatrudniała około 330 osób. Ta wielkość sprawiła, że w zeszłym roku wypłaciliśmy wynagrodzenia w kwocie łącznej około 6,5 miliona złotych. Oczywiście rodzi to wiele organizacyjnych i technicznych problemów, głównie ze względu na to, że źródła przychodów, które finansują te wynagrodzenia, są podzielone. Mniej więcej 70% kosztów wynagrodzeń zostało pokrytych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych przez Fundację projektów i można powiedzieć, że to te środki spowodowały największe problemy w zeszłym roku. Głównie wpływał na to brak płynności finansowej przy wypłacanych transzach, także wielkość zatrudnienia na pewno w 2009 roku była dla Fundacji istotnym problemem. Większość opóźnień wynikała stricte ze strony kontraktujących zadania urzędów i z braku środków na ich kontach. Cały czas
spotykamy się z jednym takim bardzo, bardzo bolesnym dla nas sformułowaniem, że realizacja projektu jest ryzykiem beneficjenta, to znaczy fundacji. Oczywiście fundacja starała się zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku minimalizować te ryzyka związane z brakiem płynności finansowej. Wielokrotnie kredytowaliśmy realizowane projekty. Oczywiście nie jesteśmy w stanie i pewnie nigdy nie będziemy kredytować 100% zobowiązań w ramach projektu. Przy założeniu, że jeden tylko projekt kosztował nas w zeszłym roku prawie 2 miliony złotych, oczywiście kwoty, o których mówimy, są poza naszym zasięgiem, jeśli chodzi o kredytowanie. Fundacja nie posiada wystarczającego majątku, aby móc zabezpieczyć kredyt bankowy, dlatego jesteśmy zmuszeni korzystać z innych form kredytowania. Głównie korzystamy z pomocy Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich, którego jesteśmy już stałym i bardzo dobrym klientem. Także oczywiście sposoby na radzenie sobie z takimi przerwami w finansowaniu istnieją, ale nadal są one niezwykle drogie i bardzo trudno dostępne dla organizacji pozarządowych. Moja praca w fundacji polega na koordynowaniu innowacyjnego projektu, który, muszę się pochwalić, otrzymał 100 punktów, czyli najwyższą notę w konkursie. Jest to projekt aktywizacji zawodowej pań powyżej 45 roku życia, wnoszący wiele nowości, takich jak job coaching, dopiero poznawany w naszym kraju, oraz staże zawodowe dla uczestniczek szkolenia. Liczymy na to, że fundacja złamie stereotypy, iż pracownik dojrzały, pracownik powyżej 45 roku życia, to też jest cenny nabytek dla firmy. Ekonomika, może bardziej społeczna w naszym przypadku, to jest to przede wszystkim racjonalne i rozsądne wydawanie pieniędzy publicznych. Na naszym przykładzie możemy powiedzieć, że w przypadku systemu edukacji, jaki w tej chwili dominuje, jaki w tej chwili jest obowiązującym w kraju, jest wiele rzeczy, które można jeszcze poprawić i które mogłyby funkcjonować dużo bardziej ekonomicznie. Chodzi mi tu przede wszystkim o sposób i racjonalność właśnie wydawania pieniędzy. System edukacji w dużych miastach funkcjonuje w taki sposób, że każda placówka prowadząca działalność edukacyjną otrzymuje dotację na każdego ucznia, którego ma u siebie. Co za tym idzie, największe placówki mają oczywiście najwięcej środków. Możemy śmiało powiedzieć, że placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe, ale nie tylko, wszystkie inne, które nie są prowadzone przez samorząd terytorialny, funkcjonują od strony ekonomicznej zdecydowanie lepiej niż placówki publiczne prowadzone przez miasto. Fundacja prowadzi w tej chwili jedną szkołę. Dostaliśmy tą szkołę, ponieważ przez około 7 lat miasto borykało się z wielkim problemem właśnie finansowym tej placówce. Byliśmy tam obecni od 5 lat, bo tam właśnie prowadziliśmy nasze pierwsze 5-godzinne przedszkole. Już po roku pracy okazało się, że nie tylko jesteśmy w stanie prowadzić tą placówkę, ale jesteśmy w stanie ją bardzo mocno rozwinąć. Jesteśmy w stanie tak ustawić koszty bieżącego funkcjonowania, aby móc spokojnie z dotacji, która przychodzi na szkołę, realizować jej bieżące zadania. A dodatkowo oczywiście inwestujemy w tę szkołę. Udało nam się przyciągnąć nowe dzieci, otworzyliśmy tam całodzienne przedszkole i myślę, że za najdalej pół roku zaczniemy budowę nowej części szkoły. Co pokazuje, że organizacja pozarządowa może w tym zakresie zrobić bardzo dużo, może wpływać właśnie na tą ekonomikę społeczną, tak rozumianą przez nas, jako racjonalne kierowanie środków finansowych na czasami nie tylko utrzymanie placówki, ale też jej rozwój. Najważniejszą taką sprawą dla mnie na co dzień jest faktycznie działanie z ludźmi na polu edukacji. Dlaczego to robię? Myślę, że po pierwsze jest to coś, co chciałem robić w życiu, czyli łączyć pewne idee, tworzenie czegoś z takim bardzo praktycznym działaniem, konkretnym z ludźmi. Ważne w tej pracy są pewna pomysłowość, też próba szukania rozwiązań, też często w bardzo trudnych sytuacjach. Mam w tym momencie poczucie, że tworzę coś naprawdę fajnego, dużego, gdzie tak naprawdę no, nie wszystko zależy oczywiście ode mnie, ale widzę w tym jakby swój dość znaczny udział, który myślę, że potrafię gdzieś tam jakoś wymiernie ocenić.
Dlaczego fundacja niezbyt dobrze czuje się w takich typowych firmach, mówiąc kolokwialnie, kapitalistycznych, tak? Nastawienie na zysk, limity sprzedaży, to jednak nie jest dla mnie. Pomimo tego po pracy w tym stowarzyszeniu zaryzykowałam pracy po raz kolejny w branży hotelarskiej i powiem uczciwie, że po pół roku szczęśliwie udało mi się zasilić tutaj szeregi fundacji. Jest to praca, która sprawia wiele satysfakcji, ponieważ mamy oczywiście presję, ale nie na wynik finansowy, lecz na wynik, że to dziwnie zabrzmi, na wynik ludzki, tak? Im więcej osób skorzysta z naszej oferty, badamy jak gdyby ankietami nie finanse, tylko zadowolenie i wyniki tego, co robimy. Mimo całej grupy problemów, z którymi borykamy się na co dzień przy realizacji projektów, szczerze zawsze wszystkich zachęcamy do tego, żeby aplikować o środki. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że projekty są jedynym niepowtarzalnym sposobem na pozyskanie pieniędzy, na realizację czasami znakomitych i bardzo potrzebnych pomysłów. Po drugie, co dla nas osobiście jest bardzo ważne, to to, że dają też możliwość bardzo satysfakcjonującej pracy, o którą, jak przekonujemy się co roku, coraz trudniej. Jeśli szukacie Państwo zajęcia, które będzie dawało bardzo dużo osobistej satysfakcji, to gwarantuję, że realizacja tego typu zadań ją przyniesie, ale oczywiście będzie to trzeba wytrzymać. Problemy, które pojawią się w trakcie realizacji projektów, będzie trzeba wytrzymać, ale na końcu zawsze ilość pozytywów dominuje i są one zdecydowanie ważniejsze od drobnych problemów, z którymi mamy do czynienia na co dzień.